Magda Żakowska, dzień dobry. Pogodnie, nawet bezchmurnie i ciepło. Tak zapowiada się czwartek. Jedynie o poranku przyda się cieplejszy sweter. Do kraju płonie teraz odrobinę chłodniejsze, ale bardzo suche powietrze. Dlatego w nocy zachmurzenie małe, a nawet bezchmurne niebo. Najcieplej nad ranem będzie w regionach zachodnich, tam od 14 do 12 stopni. Na wschodzie zimny poranek. Temperatura spadnie tam od 9 do 7 stopni. Także jutro przed południem bezchmurne niebo, po południu niewiele chmur, zachmurzenie małe, a na Podkarpaciu umiarkowane. W regionach północnych i wschodnich będzie od 20 do 22 stopni, cieplej na zachodzie i południowym zachodzie około 24. Zarówno wieczorem, jak i w pierwszej części nocy na Kujawach i Pomorzu zachmurzenie małe, nad ranem niewiele chmur, no i poranek będzie rześki. Temperatura zwłaszcza na północy spadać może nawet do 10 stopni. Powieje słabo ze wschodu. Jutro bezchmurne niebo do godzin południowych, po południu zachmurzenie małe i przyjemna temperatura, będą 22-23 stopnie. Nie zmieni się kierunek wiatru, w dalszym ciągu powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie, a ciśnienie powędruje w dół. W piątek rano niewiele chmur, po południu zachmurzenie umiarkowane. Ciepło od 23 do 25 stopni. W sobotę wzrost zachmurzenia, ale opady deszczu tylko na południu regionu. Na termometrach powyżej 20 stopni. W niedzielę również błękit mogą zakrywać chmury, deszcz tylko na południowym wschodzie. Nad ranem chłodno, 10-11 stopni, także w niedzielne popołudnie słupek rtęci nie przekroczy 17-18 stopni. Pod koniec tygodnia popłynie bardziej rześkie powietrze, ale deszczu nadal nie widać. Będą to tylko lokalne, słabe opady. Tymczasem rolnicy czekają już na solidną ulewę, bo jest bardzo sucho. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.